Przed rozpoczęciem 22 sesji w dniu 26 lutego 2020 roku, Szanowni Państwo, chciałbym uprzejmie poprosić o zapoznanie się z instrukcją RODO, tradycyjnie oczywiście wyciszenie telefonów, jak ktoś oczekuje na jakąś pilną informację, to, no to ewentualnie to będzie usprawiedliwione w jakiś tam sposób. Szanowni Państwo, chciałbym już serdecznie przywitać pana wójta gminy Leszno, pana Grzegorza Banaszkiewicza, panią skarbnik Urszulę Jeziorską i naszą nową, już na drugiej sesji obecną, panią radcę prawną, panią Sylwię Dziedzicka-Lisiewicz. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, przejdę do pierwszego punktu porządku obrad, czyli otwarcie posiedzenia. Wobec powyższego otwieram 22 sesję Rady Gminy Leszno. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad, czyli przyjmujemy porządek obrad. Tak to. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji Rady Gminy Leszno numer 21 z dnia 5 lutego 2020 roku. Punkt czwarty, sprawozdanie wójta gminy Leszno z działalności międzysesyjnej. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2020. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Leszno. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie przejęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leszno w 2020 roku. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez wójta gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 580 we wsi Wilkowa Wieś. Punkt dziesiąty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt jedenasty, sprawy różne. I punkt dwunasty, zamknięcie posiedzenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem w tym brzmieniu porządku obrad w dzisiejszej sesji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternastu radnych. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami, gdyż 14 radnych bierze udział w dzisiejszej naszej sesji. Przejdziemy w takim razie do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji Rady Gminy Leszno nr 21 z dnia 5 lutego 2020 roku. Szanowni Państwo, materiały zostały wysłane zgodnie z naszym statutem. Czy Państwo radni zapoznali się z tym protokołem? Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 21 sesji Rady Gminy Leszno z dnia 5 lutego 2020 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedmiotowego protokołu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternastu radnych. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z sesji, z 21 sesji został podjęty jednogłośnie. Przechodzimy w takim razie do punktu czwartego, sprawozdanie wójta gminy Leszno z działalności międzysesyjnej. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, może zacznę od trochę takich lżejszych tematów, ale oczywiście bardzo ważnych. Jak część z Państwa może się zorientowała, nakazy podatkowe zaczął roznosić goniec na terenie naszej gminy, nie tylko oczywiście, bo również robią to sołtysi. Goniec ma przy sobie dokument, którym się legitymuje, także nie można go nie rozpoznać. Proszę się nie bać, mimo że to jest były policjant, drzwi otwierać i przyjmować nakazy.
To jedna rzecz. Też pewno Państwo zauważyli, doświetlamy przejścia dla pieszych. W ciągu drogi wojewódzkiej 580 doświetliliśmy 6 przejść, żeby poprawić widoczność. Teraz tak, został opracowany dokument. Jest to diagnoza służąca wyznaczeniu obszarów, no niestety tak to brzydko się nazywa, zdegradowanych i obszarów rewitalizacji i trwają konsultacje tego dokumentu. W najbliższy weekend odbędą się spotkania w Lesznie i chyba z tego co pamiętam w Zaborowie, proszę zajrzeć na stronę. Te konsultacje będą dotyczyć właśnie tych obszarów wyznaczonych w tym dokumencie. Można będzie na ten temat porozmawiać, jakieś swoje sugestie przekazać. Oczywiście cały czas do urzędu mogą w tej sprawie wpływać Państwa wnioski. W tym tygodniu, właściwie dzisiaj, podpisałem też taką umowę na wynajęcie pomieszczeń właściwie w budynku TBS pod utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej. To będzie wynajem tych pomieszczeń i będzie tam, no, będzie to służyć między innymi poszerzeniu oferty naszej świetlicy gminnej w Lesznie. No i teraz na koniec takie, no dwa takie poważne tematy. Jeden to hala sportowa w Zaborowie. Otóż no firma, która wygrała przetarg i remontuje podłogę w tej hali, no będzie musiała wykonać dodatkowe prace, tak aby usunąć tą wilgoć, która cały czas pod powierzchnią tej hali jest. No niestety z takich odkrywek, które ta firma zrobiła, wynika, no, że szkoła, właśnie ta hala została wybudowana tak na dobrą sprawę, no bez jakiejkolwiek izolacji od gruntu. Grunt tam jest taki, że no, ta wilgoć utrzymuje się dosyć wysoko. Trzeba będzie tam zrobić taki system drenaży, który pozwoli ten teren, no, tą wilgoć odciągnąć, zaizolować jedną ze ścian tej hali. To wynika, dlaczego jedną, bo wynika to z takich przekrojów geologicznych. No i to pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Wstępna wycena to 132 tysiące złotych. Natomiast no w tej złej informacji dobra jest taka, że te prace przedłużyłyby się tylko, tak jak twierdzi firma, o 2 tygodnie. Czyli tak na dobrą sprawę do połowy kwietnia sprawa podłogi w hali w Zaborowie byłaby załatwiona. I ostatni temat to śmieci. Tak jak Państwo wiedzą, odbyło się otwarcie ofert na odbiór śmieci z terenu naszej gminy. Może Państwo wiedzą również, że podzieliliśmy ten przetarg na tak jakby na dwie części. Jedna część dotyczyła odpadów, no nazwijmy to tak, komunalnych, tych zmieszanych, segregowanych, a druga część dotyczyła odpadów zielonych. No to spowodowało to, że wystartowały dwie firmy, tak? No nasz tutaj dotychczasowy operator, firma niezłomna, która startuje we wszystkich przetargach, czyli firma Byś, i jeszcze jedna firma Danton, która miałaby odbierać nasze odpady zielone. No, trwa ocena tych ofert. Z takiej wstępnej analizy mogę Państwu powiedzieć na razie to, że firma Byś no, jeszcze nie opuściła, to znaczy nie jeszcze, tylko w żaden sposób nie opuściła ceny w stosunku do tego przetargu poprzedniego. No więc no, zapowiada się problem z wysokością opłat za śmieci, bo dotychczasowa
opłata na pewno będzie za niska, żeby pokryć te koszty, które ponosi gmina z tytułu odbioru odpadów. Więcej będę Państwu mógł powiedzieć, jak ten przetarg zostanie rozstrzygnięty, choć istnieje jeszcze pewne takie zagrożenie. Tutaj z Panią Skarbnik będziemy się jeszcze nad tym zastanawiać, bo no te kwoty, które nam zaproponowała firma BYŚ i druga firma startująca w przetargu, są, no, przekraczają nasz budżet, tak? To, co jest zaplanowane w budżecie. No i to na razie tyle z mojej strony. Dziękuję. Czy są pytania w działalności międzysesyjnej do pana wójta jeszcze? W takim razie, szanowni państwo radni, przejdziemy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2020. I tutaj poproszę o zabranie głosu pani skarbnik Urszuli Jeziorskiej. W uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmian po stronie dochodów budżetu, wydatków budżetu o kwotę 137 239 zł. Dokonano zmian w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych oraz zmian w załączniku dotyczącym planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, odpowiednio zgodnie z załącznikami. Dochody budżetu zwiększono w działach 600 transport i łączność o kwotę 4544 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 20 360 zł z tytułu sprzedaży działki numer 489/2 w Lesznie w związku z wyższymi wpływami osiągniętymi z tego tytułu niż planowano. Zakładano 278 400 zł, zrealizowane wpływy to 298 780 zł. Kolejny dział 756, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W tym dziale zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 86 709 zł. W tym 41 047 zł z wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości zrealizowanych wpływów w roku ubiegłym. Oczywiście uwzględniono zrealizowane wpływy w miesiącu styczniu i w lutym. W roku 2019 zrealizowano dochody na kwotę 488 258 zł 6 groszy. Ale planowaliśmy wcześniej na poziomie zakładanym do wysokości 449 164 zł. Macie Państwo te dane w załączniku numer 1 do tekstu uchwały. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku ze zmianami w ewidencji gruntów i budynków o kwotę 33 662 zł w stosunku do zakładanej kwoty w planie oraz zmiana o kwotę 12 000 zł spływów z różnych opłat również do wysokości zrealizowanych dochodów w roku ubiegłym oraz w związku ze zgłoszeniami w roku bieżącym. Chodzi tu o opłaty za ślub w plenerze. Kolejny dział to dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
i w tym dziale wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę 25 626 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury w 2019 roku. To są wszystkie zmiany w dochodach. Natomiast po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 137 239 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 18 088 zł i majątkowe o kwotę 119 151 zł. Dział 600 transport i łączność. Zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 6888 zł na zakup wiaty przystankowej do miejscowości Czarnów. Kolejny dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i w tym rozdziale wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 80 tysięcy złotych na realizację uchwały o dotacjach Lepsze Powietrze. Środki te przeznaczono na udzielenie dotacji celowych, na dofinansowanie realizowanych inwestycji na obszarze gminy związanych z ochroną środowiska. To jest na dokonanie wymiany źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła oraz montaż przyłącza do sieci gazowej lub elektroenergetycznej. Oczywiście wtedy, kiedy w budynku zamontowane jest źródło ciepła starej generacji i niezamontowane niskoemisyjne źródło ciepła. Kolejny rozdział to pozostałe działania związane z ochroną, związane z gospodarką odpadami. I w tym rozdziale zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 39 151 zł na zakup rębaka do gałęzi w związku z wyższymi kosztami niż planowano. Plan po zmianie na zakup rębaka wynosi 79 151 zł. Kolejny rozdział. Pozostała działalność i w tym rozdziale zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11 200 zł. Z tego 3 700 na przygotowanie programu ochrony środowiska, który będzie obowiązywał od stycznia 2021 roku. 7 500 zł na zakup tablic informacyjnych, które będą umieszczone w miejscowościach Wyględy, Zaborówek i Zaborów. Oczywiście wszystkie zmiany, tak jak wcześniej wspomniałam, naniesiono na załącznikach do uchwały. Zaktualizowano załączniki w stosunku do podjętej uchwały budżetowej. I to wszystko, jeśli chodzi o wydatki. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo Radni, czy są pytania tutaj do Pani Skarbnik odnośnie tych wprowadzanych zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję nad punktem dotyczącym zmiany w sprawie uchwały budżetowej gminy Leszno i Szanowni Państwo przejdziemy do odczytania uchwały. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2020 na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506 ze zmianami, artykuł 211 i artykuł 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami, Rada Gminy Leszno uchwala co następuje i przeczytam paragraf pierwszy tylko tutaj. W uchwale budżetowej gminy Leszno na rok 2020 numer 20/110/2019 Rada Gminy Leszno z dnia
27 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany. Zmiany zostały odczytane i omówione przez panią skarbnik. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I kto z państwa radnych jest za wprowadzanymi zmianami w naszej uchwale budżetowej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 14 radnych. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni państwo radni, przejdziemy w takim razie do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Leszno. I tutaj, gdzie ten kartonik jest? I ta uchwała była omawiana również na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Rewitalizacji. Tu mamy pozytywną opinię komisji, tak? I ta uchwała, projekt tej uchwały był złożony do procedowania na posiedzeniu komisji 28 stycznia. Takie posiedzenie się odbyło. I komisja jednomyślnie rekomendowała pozytywnie przyjęcie tego projektu, czyli rekomenduje przyjęcie też uchwały przez Radę. Głosowały 3 osoby, wszystkie 3 osoby były za. Dziękuję. Szanowni państwo radni, czy są pytania oprócz członków komisji oczywiście zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji do tej uchwały? Czy wszyscy się zapoznali z tekstem uchwały, rozumiem, tak? Czy są pytania? Nie widzę. Dobrze, w takim razie, szanowni państwo radni, przejdę do odczytania uzasadnienia tej uchwały. I przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na okres 6 lat części działki numer ewidencyjny 415/5 i działkę numer ewidencyjny 415/4 położone w obrębie Leszno, gmina Leszno, księga wieczysta WA1G/30046698/1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki leżą na terenie zieleni urządzonej, usług turystyki, sportu i rekreacji, park Karpinek. Postępowanie w sprawie zostało wszczęte na wniosek stowarzyszenia Towarzystwo Wędkarskie Przyjaciół Karpinka, którego działalność oparta jest na pracy społecznej jej członków. Pozyskanie przez stowarzyszenie wymienionych części działek jest niezbędne do realizacji celu stowarzyszenia. Działania na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności ekosystemu wodnego, propagowanie wędkarstwa jako formy aktywnego wypoczynku, integracji osób i środowisk związanych z wędkarstwem, aktywizacji poprzez wędkarstwo osób w tak zwanym starszym wieku, reintrodukcja karasia pospolitego. Użytkowanie gruntów stanowi element prawidłowej gospodarki zasobami gminnymi, prowadząc do dobrego wykorzystania i zagospodarowania gruntów stanowiących własność gminy Leszno. Zgodnie z artykułem 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości będące własnością gminy mogą być przedmiotem obrotu, w tym między innymi mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Zgodnie z artykułem 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów i mając na uwadze powyższe, wójt gminy przedkłada Radzie Gminy niniejszą uchwałę celem wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie części działki ewidencyjnej numer 415/5 i działkę ewidencyjną numer 415/4 położone w obrębie Leszno, gmina Leszno. I tekst stanowiący przedmiotową uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Leszno.
na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 13 i ustęp 1 i artykuł 37 ustęp 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 65 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Leszno uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża zgodę na oddanie w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na okres 6 lat części działki ewidencyjny numer 415/5 i działkę ewidencyjny numer 415/4 położone w obrębie Leszno, Księga Wieczysta WA1G/30646/98/1 i paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem w tym brzmieniu tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternastu radnych. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Leszno została podjęta jednogłośnie. W takim razie przejdziemy do punktu 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. I ten projekt również był omawiany na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Rewitalizacji. I proszę tutaj pana przewodniczącego o opinie. Tak jak poprzednio podałem datę naszego posiedzenia, to teraz chciałbym powiedzieć, że już 24 lutego tego roku żeśmy otrzymali zadekretowany projekt uchwały wraz z załącznikami do tego, by przeprowadzić dyskusję oczywiście na posiedzeniu oraz ustosunkować się do tego materiału w postaci uchwały, która by rekomendowała w jakimś stopniu przyjęcie właśnie tej uchwały, czyli aktualności studium. Chciałem, zanim powiem jeszcze o kilku rzeczach, to powiedzieć, że oczywiście tutaj jest obszerny materiał, ten sam materiał Państwo radni mają, który myśmy otrzymali, a więc analizę głównie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Leszno. Ta analiza oczywiście stanowiła przedmiot naszych tutaj dyskusji, które były dosyć takie długie, dlatego że autor tutaj tej analizy sam podaje takie oto informacje, że w tym studium, który obecnie obowiązuje, są już zapisy nieaktualne, bądź też takie, bądź nie ma zapisów, które na przykład zostały uchwalone w uchwałach sejmiku wojewódzkiego, a dotyczących zagospodarowania przestrzennego Mazowsza. Panie przewodniczący, no tak. Chciałem tylko to powiedzieć. Tylko tak w telegraficznym skrócie poproszę, panie przewodniczący, ale to, bo każdy dostał materiały, każdy na pewno się ale nimi w tych zapoznał. Materiałach nie ma akurat tego, że była właśnie dyskusja na ten temat właśnie. W trakcie tej dyskusji żeśmy ustalili, że mimo braków i mimo tego, że te braki stanowią, jak tu sami autorzy w tej analizie określają, uszczerbek pewien w obowiązującym studium, to przyjęto,
że to studium ma możliwość być potraktowane jako obowiązujące z tego względu, że można aktami prawnymi, które obowiązują, wykonać te zadania, do których studium jest przygotowane, czyli wydawać na przykład wydawać pozwolenie na określać przede wszystkim zagospodarowanie przestrzenne i przystępowanie do prac dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz wydawać warunki zabudowy tam, gdzie ten plan przestrzenny nie obowiązuje. Summa summarum, oczywiście powstała uchwała komisji, która rekomenduje pozytywnie przyjęcie uchwały w sprawie aktualności stanu uwarunkowań, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Głosowało jednomyślnie cały skład komisji i cały skład był za przyjęciem takiej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Mi chodziło bardziej o to, czy komisja rekomenduje, czy nie rekomenduje. Dziękuję, rekomenduję. W takim razie, szanowni państwo radni, czy są pytania tutaj do tego studium? Tak, proszę. Ja mam, panie przewodniczący, bardziej pytanie do pana przewodniczącego Białego, ponieważ na początku swojej wypowiedzi podkreślił, że 24 dostaliście państwo materiały. Ja rozumiem, że 24 obradowaliście nad tymi materiałami, natomiast materiały dostaliście wcześniej, tak? Dostaliśmy nieco wcześniej. Dobrze, czy są pytania tutaj odnośnie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, szanowni państwo radni, przeczytam tekst uchwały. Zacznę od uzasadnienia. Dlaczego podejmujemy tą uchwałę? Uzasadnienie. Do uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z artykułem 32 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 19.45 z późniejszymi zmianami. W celu oceny aktualności studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów miejscowych wójt gminy Leszno dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin. Ocenił postępy w opracowaniu planów miejscowych z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w artykule 57 ustęp od 1 do 3 i artykuł 67 powyższej ustawy oraz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów miejscowych. Wykonując obowiązek, o którym mowa w ustępie 2 powołanego artykułu, wójt przedstawił Radzie Gminy wyniki opisanych wyżej analiz w postaci opracowania analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Leszno, uzyskując uprzednio pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Z analizy wynika, że zarówno obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno, jak i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktualne. Jednak analiza zarówno wydawanych na terenie gminy decyzji oraz warunków zabudowy, jak i wniosków składanych przez mieszkańców wskazują, iż w najbliższym czasie można przystąpić do prac nad aktualizacją założeń planistycznych i polityki przestrzennej gminy. Należy również kontynuować pracę nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno z uwzględnieniem pojawiających się nowych potrzeb ze strony mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów, a także z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach prawa. A teraz tekst stanowiący procedowaną uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 32 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 19.45 ze zmianami. Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy.
Przyjmuje się przedstawione przez wójta gminy Leszno wyniki analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Leszno. Punkt drugi. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Leszno stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W wyniku przeprowadzonych przez wójta gminy Leszno analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy stwierdza się, co następuje. Punkt pierwszy. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno należy uznać za aktualne. Punkt 2. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy uznać za aktualne. Paragraf 3. Punkt pierwszy. Dopuszcza się możliwość zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno. Punkt drugi. Dopuszcza się możliwość opracowania nowych oraz zmiany obowiązujących na terenie gminy Leszno miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Leszno. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za przyjęciem w tym brzmieniu tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternastu radnych. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto był przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała odnośnie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. I teraz przejdziemy do punktu 8 porządku obrad, czyli podjęcie uchwały w sprawie przejęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leszno w 2020 roku. I tutaj wiem, że komisja o 17 się zebrała, tak, obradowała. Państwo radni dostali materiały dużo, dużo wcześniej, tak, bo chyba we wtorek zostały wysłane lub w środę. W każdym bądź razie był czas na zapoznanie się z materiałami dość szczegółowo i poproszę przewodniczącą komisji o to, czy rekomenduje przedmiotowy program. Komisja Ochrony Środowiska zapoznała się z materiałami i w trakcie obrad oraz również bazując na wyjaśnieniach udzielonych przez gości, przez przedstawicieli referatu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, jednogłośnie rekomendujemy w składzie pełnym, czyli trzyosobowym, przyjęcie tej uchwały. Tym bardziej, że rzeczywiście jest to uchwała, która w taki dobry i humanitarny sposób pozwala nam zajmować się zwierzętami bezpańskimi i ten problem bezpańskości również rozwiązywać. Czy ja mogę tak chwilę podkreślić kawałek dotyczący tego, że można ubiegać się dzięki tej uchwale o bezpłatne kastrowanie zwierząt właścicielskich, co jakby rzeczywiście do pewnej kwoty w budżecie zapisane jest naprawdę takim dużym ukłonem w stronę tego, żeby tej bezpańskości zapobiegać. Dziękuję bardzo. Myślę, że pan wójt umieści też taką informację na stronie gminy, że darmowa sterylizacja lub kastracja zwierząt, nawet pańskich, tak? Już nie tylko bezpańskich. Szanowni państwo radni, czy są pytania tutaj odnośnie tego programu? Czy nie ma? Nie ma. W takim razie, szanowni państwo, ja przeczytam tylko podstawę prawną przedmiotowego tutaj programu, gdyż on jest dosyć obszernym programem, i przeczytam, że tak powiem, gdzie ten paragraf ostatni? 35. Czekaj. I paragraf 35, czyli kiedy uchwała wchodzi w życie. Natomiast zacznę od uzasadnienia, dlaczego jest podejmowany taki program na terenie gminy Leszno. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leszno w 2020 roku.
Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 122 i 1123, zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym, przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leszno w 2020 roku. Program ten obejmuje swoim zakresem realizację tych zadań jak punkt pierwszy adopcja bezdomnych zwierząt, punkt drugi czipowanie i kastracja psów i kotów, punkt trzeci opieka nad wolno żyjącymi kotami, punkt czwarty usypianie ślepych miotów, punkt piąty opieka nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych, punkt szósty finansowanie programu i wykonanie uchwały. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. To jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Fundacji Zwierzęca Polana oraz Fundacji Futrzaki, dzierżawcom, zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy Leszno. To jest Kołu Łowieckiemu nr 52 Lis i Kołu Łowieckiemu nr 10 Hubert. Podstawą prawną powołania tej uchwały i podjęcia jest na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami i artykuł 11a ust. 2, 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 122 i 1123 z późniejszymi zmianami i Rada Gminy Leszno uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leszno na rok 2020, zwany dalej programem o następującej treści i paragraf 35. Wiem, tylko muszę go znaleźć. I paragraf 34. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Leszno. I paragraf 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem programu? Kto jest za? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 radnych. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała odnośnie bezdomności zwierząt i podjęcie programu na terenie gminy Leszno została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez wójta gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 580 we wsi Wilkowa Wieś. I czy Szanowni Państwo zapoznali się z tekstem tej uchwały stanowiącej i czy są pytania do tej uchwały? Tak, Pan Radny Biały. Chciałem tutaj przedstawić opinię komisji, która w trakcie posiedzenia 24 lutego ten materiał właśnie miała zaopiniować. I ta rekomendacja brzmi pozytywnie dla przyjęcia tej uchwały i w najkrótszym, w skrócie jeszcze można dodać, że głosowały trzy osoby i przyjęta została jedna myśl. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, czy są pytania jeszcze do tej, dlaczego ją podejmujemy? Dobrze. W takim razie zamykam, że tak powiem, obrady nad tym punktem i przejdę do przeczytania uzasadnienia, w jakim celu podejmujemy tą uchwałę. W sprawie przejęcia przez wójta gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 580 we wsi Wilkowa Wieś.
i zadanie wymienione w treści uchwały stanowi element zadania inwestycyjnego budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś. Obecnie w ramach wyżej wymienionego zadania wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa zgodnie z umową nr 84 łamane na 2019 z dnia 18 lipca 2019 roku z terminem realizacji do dnia 31 marca 2020 roku. Następnie na ten rok planowana jest częściowa realizacja fazy wykonawczej zadania. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę drogi gminnej nr 410-421 W we wsi Wilkowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w zakresie od kilometra 30 plus 870 do kilometra 30 plus 920. Przebudowa skrzyżowania polegać będzie głównie na przebudowie jezdni wraz ze zmianą organizacji ruchu. Zarządcą dróg wojewódzkich jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, który zgodnie z artykułem 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2068 ze zmianami, w trybie porozumienia przekaże wójtowi gminy Leszno zarządzanie drogą nr 580 w zakresie od kilometra 30 plus 870 do kilometra 30 plus 920. Na mocy zawartego porozumienia z zarządcą drogi wojewódzkiej wójt gminy Leszno będzie posiadał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co umożliwi realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Tekst stanowiący. W sprawie przyjęcia przez wójta gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 580 we wsi Wilkowa Wieś. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw, tekst jednolity z dnia 15 marca 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2068 ze zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez wójta gminy Leszno działającego jako zarządca dróg gminnych zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie zadania inwestycyjnego przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 od kilometra 30 plus 870 do kilometra 30 plus 920 we wsi Wilkowa Wieś na terenie gminy Leszno, polegającego w szczególności na przebudowie jezdni oraz zmianie organizacji ruchu. Punkt drugi. Przejęcie w zarząd nastąpi poprzez podpisanie porozumienia z Zarządem Województwa Mazowieckiego działającym jako zarządca dróg wojewódzkich. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Zadanie, o którym mowa w paragrafie pierwszym ust. 1, realizowane będzie w ramach zadania budżetowego budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś. Punkt drugi. Na realizację zadania, o którym mowa w paragrafie pierwszym ust. 1, przeznaczono środki w budżecie na 2020 rok w wysokości 100 tysięcy zł. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za przyjęciem w tym brzmieniu tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternastu radnych. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała odnośnie przejęcia przez pana wójta gminy Leszno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 580 we wsi Wilkowa Wieś została podjęta jednogłośnie. W takim razie przechodzimy do punktu 10 porządku obrad, interpelacje i zapytania radnych. I tutaj poproszę państwa radnych o zadawanie pytań lub składanie interpelacji. Tak, pan radny Krzysztof Lipiński. To ja w imieniu swoim i mieszkańców Czarnowa chciałbym podziękować panu wójtowi za tą wiatę przystankową, za zabezpieczenie środków na tą wiatę przystankową. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania lub interpelacje w punkcie 10 porządku obrad?
Nie widzę. W takim razie, szanowni państwo radni, przejdziemy do punktu 11. Sprawy różne. I tutaj w sprawach różnych... Nie, w sprawach różnych to zadają mieszkańcy i sołtysi pytania, a radni zadają w interpelacjach i zapytaniach radnych. No dobrze. Tak, ale się obudziłam troszeczkę, bo mi się coś przypomniało. Aha, tak, przepraszam. No dobrze. To już poproszę, no to w ramach ustępstw, że tak powiem. A dziękuję bardzo. Proszę panią radną Grot o zadanie pytania. Znaczy to nie jest pytanie, tak szczerze mówiąc, tylko tak sobie siedzę, słucham i analizuję wiele faktów. I powiem coś, co może nie powinnam mówić, nie wiem, tak przez całą sesję się zastanawiam, ale co chwilę odkrywamy, ujmę to tak, jakieś miny zostawione, tak? Czyli jakaś naprawa szkoły, jakaś naprawa hali. Widzimy, co się dzieje wokół, to znaczy mam na myśli wszystko to, co zostało zrobione przed laty, my musimy w tej chwili naprawiać, tak? Więc zastanawiam się, co jeszcze, że też tak powiem, się urodzi nowego, tak? Bo mamy tutaj teraz szkołę w Zaborowie, która okazało się, że została zrobiona nie tak, jak należy, czyli tak jak pan wójt mówił, kolejne pieniążki muszą być przekazane na naprawę tej hali. Ja oczywiście uważam, że tak powinno być, tylko analizuję to wszystko. Przepraszam, ja mogę już nic nie mówić. No. Nie, bo tak, a to ja mam krzyczeć? Przepraszam. No nie wiem, ja ponoć mam donośny głos, ale... To znaczy, proszę państwa, ujmę to tak, teraz to już krzyczę. Ujmę to tak, mam wrażenie, ponieważ mieszkańcy oczekują od pana wójta, rady, od wszystkich fajnych dróg, oświetlenia i tak dalej. A co chwilę słyszymy, że mamy jakąś taką odkrytą ciekawostkę, tak, w którą musimy niestety inwestować pieniążki. Pan wójt, jak również i my radni, mamy duży wtedy z tym problem. Do czego ja zmierzam? Mam wrażenie, że jesteśmy takimi saperami, którzy po latach poprzedniego wójta właśnie mamy za zadanie teraz naprawiać wszystkie takie awarie. Chcę zaznaczyć, że na przykład parking przed szkołą, który był, jakby to powiedzieć, robiony, nie wiem, 3 lata temu, 4 lata temu. Popatrzcie państwo, jak wygląda w tej chwili, tak? Za chwilę się okaże, że ten parking również jest do naprawy. Ja tylko tak mówię dlaczego, ponieważ czytam na Facebooku i na różnych tam portalach opinie mieszkańców na temat tego, co się dzieje w tej chwili, że nie ma drogi takiej, że nie ma drogi siakiej, tak? A proszę przeanalizować, co się dzieje, co my odkrywamy co chwilę, z czym pan wójt, jak również i my radni, mamy się borykać, tak? To jest po prostu spadek. Spadek zostawiony po poprzednim wójcie. Także przepraszam, bo jestem trochę zdenerwowana, ale no niestety tak jest. Jakby pani mogła uściślić, po którym poprzednim wójcie, bo sala, hala w Zaborowie nie była budowana za poprzedniego wójta, tylko jeszcze poprzedniego. Przepraszam, szkoła w Zaborowie. Nie, remont podłogi. Hala w Zaborowie. A to ja bardzo przepraszam, okej. Okay. To akurat kiedy był? Ale na przykład szkoła podstawowa, mam na myśli gimnazjum, była budowana za poprzedniego pana wójta i 10 lat temu my rodzice, bo ja jeszcze wtedy miałam też syna raczej już w tej szkole, zwracaliśmy uwagę na pęknięcia, o których nawet pan Maj wspomniał teraz przed chwilą, że są pęknięcia przy ścianach, tak, szkoły. No, są to co chwilę jakieś właśnie, tak jak mówię, awarie odkrywane. No nic, to tylko tyle. Dziękuję. Szanowni państwo, sołtysi, mieszkańcy, czy są pytania? Tak, proszę. Tak, proszę do mikrofonu i poproszę o przedstawienie się. Trio. Głośniej, bo my również nie słyszymy, tak. Justyna Krzysiak, sołtys wsi Zaborów. Ja mam pytanie odnośnie hali sportowej w Zaborowie, bo nasze dzieci są na wprost hali sportowej. Dosłownie dzieli ich metr tylko. I nasze dzieci codziennie przebywają w pyle i w kurzu. I to nie służy naszym dzieciom. Prosiliśmy panią dyrektor o zmianę sali. Niestety tej
sali? Nie ma dla naszych dzieci. A nasze dzieci wdychają to. To jest chemia. Mamy zdjęcie z poniedziałku. Ja tylko chciałam nakreślić taką krótką sytuację, bo ja już od miesiąca, że tak powiem, interweniuję u pani dyrektor w tej sprawie. Remont hali zaczął się mniej więcej w połowie stycznia, wszyscy byli zadowoleni. Pierwszy tydzień od 13 stycznia chyba, gdzie my dopiero na zebraniu 16 stycznia zostaliśmy poinformowani, że podjęta została decyzja, że dzieci zostają w klasie. Nasza klasa znajduje się metr naprzeciwko, drzwi w drzwi od hali, z której budowlańcy wywożą gruz, które drzwi są non-stop otwarte, bo muszą gdzieś, że tak powiem, te odpady wywieźć. Na hali przez pierwszy tydzień było siwo. Były dwa młoty udarowe plus koparka. Siwy był dym, wszystko można było widzieć z górnych tam, że tak powiem, z górnego piętra przez szyby. Po mojej interwencji, że tak powiem, u pani dyrektor, nie zadziało się nic. Sama poszłam do ekipy budowlanej z tyłu poprosić ich, żeby zobaczyć, jak jest zabezpieczone przejście między tą halą, bo na tą chwilę i wcześniej wyglądało to tak. Wisi na środku korytarza przed drzwiami do naszej klasy płachta, czyli folia czarna przyklejona zwykłą taśmą, a na drugich drzwiach, które zasłaniają, że tak powiem, dzieci, wisi następna czarna folia, żeby dzieci nie widziały, co się tam dzieje, żeby nie były rozproszone podczas lekcji. Przebywałam w naszej klasie, proszę mi wierzyć, po wyjściu stamtąd, gdzie byłam tam przez kilkanaście minut, cały dzień nie umiałam sobie poradzić z krtanią, z nosem. To jest pył, który jest wszędzie. Wiecie państwo, jak idzie korytarz, gdzie są żółte szafki w szkole w Zaborowie. Na samym dole, tam gdzie kiedyś była świetlica. Tam gdzie hala, tak. Tam gdzie kiedyś była zerówka jest nasza klasa teraz. Na końcu, czyli vis-a-vis hali. Żółte szafki, cały ten korytarz to jest jeden wielki pył. Chciałam powiedzieć, że tak, przez pierwszy tydzień pani dyrektor nie była tam, nie sprawdzała, co się tam dzieje. Dopiero po naszej interwencji ktoś tam poszedł. Powiedziano mi, że to jest w porządku zabezpieczone. Nie jest w porządku, bo... fruwa wszystko, nie było żadnych z tyłu tam od wejścia, gdzie są te dodatkowe schody, gdzie jest wejście z zewnątrz na halę. Nie było nawet tabliczki, że to jest teren budowy, drzwi były otwarte, tam każdy mógł wejść. Ze starszych klas mieliśmy informację, chodziliśmy z przewodniczącym Rady Rodziców, że tam takie rzeczy się dzieją, tam przesiadują uczniowie ze starszych klas. Nie było, a była wycięta barierka. Ta na górnych schodach, o czym pani dyrektor też nie wiedziała. I teraz tak, ja jako rodzic latałam osobiście po szkole i szukałam dla dzieci klasy, bo u dyrekcji uzyskałam informację, że nie ma dla nas klasy, mogą dzieci zostać przeniesione tylko na salę widowiskową, co jest w ogóle już jakąś paranoją, bo nie będą tam mieli lekcji. To jest teraz jedyna sala w szkole, na której są WF-y, wszystkie gale i inne imprezy. I nikt nie udostępni tej sali, będą musieli co chwilę wychodzić. Jak przedstawiłam to w ten sposób, no to dostaliśmy informację, no to będą musieli wyjść na chwilę na korytarz. Czyli spędzą 5 godzin lekcji na korytarzu. Nasze dzieci mają lekcje od 8 góra do 11.30. Spróbowaliśmy też z rodzicami w inny sposób. Na dole znalazłyśmy świetlicę, czyli to jest taka koniec stołówki. Stołówka jest vis-a-vis pod halą, czyli sufit od stołówki to jest podłoga od hali. Przez 2 tygodnie następne na hali nic się nie działo. Prace były wstrzymane, nasze dzieci były w tej stołówce. No oczywiście było wiele narzekań, bo nie ma tam dostosowanych. Tam jest bardzo mało miejsca, przychodzą też dzieci później na obiady. Wiecznie się ktoś kręci. To tak pokrótce chcę państwu przedstawić sytuację. Natomiast przez te 2 tygodnie nic się nie działo, ale chociaż panie woźne wysprzątały nam salę, bo wierzcie mi, było tam grubo pyłu, że w momencie, kiedy uklękłam w czarnych spodniach na dywan, spodnie miałam białe, tam było grubo. Codziennie przychodziła pani woźna, to sprzątała. Po czym przez ferie, nadal 2 tygodnie ferii, na hali nic się nie dzieje, prace są wstrzymane. Nikt nie umie nam odpowiedzieć dlaczego. Wtedy, kiedy dzieci nie ma w szkole, kiedy takie prace powinny się tam odbywać, tak? Czyli przez miesiąc na hali nie działo się nic. 2 tygodnie przed feriami i 2 tygodnie ferii. Prace zostały wznowione w piątek i mamy od nowa ten sam problem. Dzieci są w tej klasie, gdzie dostałam informację od dyrekcji, że dzieci nie mogą tam być, że już nie wrócą do tej klasy. Dzieci nadal są w tej klasie. Nasza pani się nie chce z nimi przenieść, bo nie ma gdzie po prostu. Nie ma klasy dla 14. Klasa ma 14 dzieci. To są najmłodsze dzieci, pierwszaki, nie wiem czy wspominałam. Nie ma dla nich miejsca w szkole. Zostali sami odcięci. Wiecie co się robi, gdy zaczynają młoty chodzić, koparka na hali? Wiecie co się robi? Zamyka się drzwi, które są przy pucharach i nasze dzieci zostają same na terenie budowy. To jest zdjęcie z poniedziałku. Nie widać pana na hali, jest tak opylony, który rył tam. I na korytarzu było to samo.
I teraz mamy informację, że tak naprawdę ten remont będzie się odbywał do końca roku. To jest kwestia kilku tygodni. I teraz wiemy wszyscy dobrze z trzeciego rozporządzenia Ministra Edukacji, że takie remonty powinny się odbywać w wakacje i w ferie, tak? Wiemy, jaka była sytuacja, ale nie może być tak, że dzieci mogą się dostawać na miejsce, gdzie są prowadzone takie roboty. Ktoś podejdzie pod koparkę, pod młota. Są urządzenia, które można teraz zastosować, żeby były odpylanie, mogą być zastosowane filtry, odpylanie na zewnątrz. Można zastosować młoty z mniejszym udarem albo wykonywać te roboty, jak już nie ma dzieci w szkole. Tak? To jest do zrobienia, a nie tak, że każdy może wejść do tej sali, a dzieciaki starsze tak naprawdę mają frajdę z tego, że wejdą na teren budowy i bawią się koparką, która zostaje wstawiona na czas przerwy przez pracowników. Ja może jeszcze powiem na tą chwilę, jak wygląda po miesiącu naszych interwencji i chodzenia, jak wygląda zabezpieczenie tego terenu budowy. Nadal to jest w poprzek korytarza żółta blaszana, nie wiem, 1,80 m czy 1,70 m szafka na książki. W każdej chwili, nie wiem, czy Państwo wiedzą, co się dzieje na korytarzu, na przerwie w szkole. Tam dzieci biegają po prostu, w każdej chwili ktoś się oprze o tą szafkę, to może runąć. Za szafką wisi folia, a za folią jest karton. I to jest tyle. Zabezpieczenie naszej klasy wygląda tak, że jest za przeproszeniem ścierka położona pod drzwiami. I to wygląda w ten sposób. Przenieść dzieci nie ma gdzie. My już jesteśmy bezsilni, dlatego pojawiliśmy się dziś, bo miesiąc czasu chodzimy i nie jesteśmy w stanie od szkoły wyegzekwować tego, żeby zapewnili dzieciom jakieś miejsce na te 4 godziny. To jest tylko 4 godziny lekcji. I tym bardziej, że pani dyrektor mówi, że organem prowadzącym jest wójt i ona nie może nic z tym zrobić. Według mnie pani dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci na obiekcie. My oddając dziecko do szkoły mamy mieć pewność, że dziecko jest bezpieczne i ma zapewnione warunki do nauki. Pani dyrektor rozkłada ręce i dostajemy informację, że wszystkim zarządza pan wójt, że pani dyrektor nie ma tu nic do powiedzenia. No to coś jest troszkę nie tak, bo według moich informacji dyrekcja odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w szkole i za zapewnienie warunków do nauki, no bo w tej chwili tych warunków niestety nie ma. Ja mam pytanie, ponieważ w drugim semestrze, jak znam rozkład zajęć w naszej szkole i wszystkich imprez kulturalnych, to tych imprez nie ma, to nie możecie się Państwo naprawdę przenieść na tą salę widowiskową i po prostu, po prostu pani dyrektor wtedy no, musi zapewnić Państwu te 4 godziny, żeby te dzieci nie wychodziły stamtąd. Ale przepraszam, to Państwo się mają przenieść? Tak. Znaczy, to chyba jest decyzja dyrekcji. Ja mówiłam w tej sytuacji, powiedziałam okej, okay, my się przeniesiemy na tą widowiskową, pomożemy pani przenieść ławki, wszystko, bo podobno ze szkoły też nie ma takiej pomocy. Usłyszałam informację, mówię, pani dyrektor, nie, co w sytuacji, pani dyrektor, jeżeli nastąpi taka rzecz, że będzie apel, co chwilę są konkursy, wierzcie mi, tam nawet są jakieś turnieje szachowe, są prywatne lekcje, nie ma teraz, starsze klasy nie jeżdżą tutaj na WF na halę, na Leszno, tylko młodsze, więc starsze klasy mają tam WF, są tam kółka teatralne w czasie lekcji, bo nikt po godzinach nie zostanie, tak, z nauczycieli, więc proszę mi powiedzieć, jak my to mamy wyegzekwować? Nie. Nie, z tego co wiem. Myśl teraz nauczycieli nie będzie zostało po godzinach, wiadomo jak to jest. Tak, no ale lekcje tak, po 11:30. No więc dobrze, więc też tak powiedziałam, natomiast usłyszałam informację taką, kto będzie sprzątał to wszystko codziennie przesuwał, nasza pani będzie zostawała cały czas po godzinach. Nie da się, zapytałam się, czy jest szkoła, zagwarantować nam, czy przez te 2 miesiące remontu, bo wiemy, że remont się nie skończy do 31 marca, tak? Co nie oszukujmy się, bo to jest nierealne, gdzie miesiąc był przestój. Więc na pytanie, czy jest sens się przenieść na tą widowiskową, bo my jesteśmy za, jak najbardziej. Tylko czy zagwarantuje nam ktoś, że faktycznie te dzieci nie będą siedziały na korytarzu, bo wejdzie pani na WF, bo wejdzie pani na korektywę, bo wejdzie pani, bo będzie konkurs. Przecież tam co chwilę coś się dzieje w szkole, jest jakieś rozdawanie nagród, to jest jedyna teraz sala w szkole. Więc powiedziano mi, to wyjdą na korytarz. Nie może być tak, bo oni muszą mieć lekcję. Ja uważam, że dzieci powinny być tutaj przeniesione tuż przed rozpoczęciem już w ogóle remontu hali. Moje dziecko od końca lutego, stycznia, przepraszam, walczy z wysypką. Czy ten pył miał wpływ na to? Tego nie wiem. Są prowadzone teraz badania. Myślę, że tak, skoro na czas ferii wysypka ustąpiła.
Przecież to jest szkodliwe, to jest stary beton, gdzie pył budowlany, to nie mówimy o kurzu, to jest pył budowlany. Ale my szczelionki, chemia, w 100% z państwem łączymy w tym, tak? I to tutaj poprosiłbym, żeby pan wójt, że tak powiem, wypowiedział się, bo tutaj już państwo swoje, że tak powiem, argumenty przedstawiliście państwo. No my jesteśmy zszokowani tutaj z panią przewodniczącą Komisji Edukacji, no musimy wysłuchać pana wójta, dlaczego? No ja też chyba nie widziałbym przeciwwskazań. Nie chcemy na głowie robić na panią dyrektor. Ja jeszcze ostatnią rzecz powiem. Czy może wypowiedzieć się pan wójt? Ostatnią rzecz tylko, dobrze? Karygodne jest to, że wiedząc, że dzieci zostały w tej klasie, nikt tego nie sprawdził. Przez tydzień pierwszy najgorszych robót nikt tam nawet się nie pojawił, ale jak to jest zabezpieczone, nikt ze szkoły. To w ogóle pana chcielibyśmy zaprosić pana wójta, żeby pan wójt może przyjechał do szkoły i zobaczył po prostu, co tam się dzieje. Czy bez zapowiedzi. Bez zapowiedzi, żeby pani wozy nie zdążyły z czasami. Dobrze, proszę państwa, to tak, oczywiście za bezpieczeństwo w szkole i organizację zajęć odpowiada dyrektor, tak, a nie organ prowadzący, to jest jasne, zrozumiałe i tak po prostu jest, tak. Natomiast no, o tak fatalnej sytuacji no, słyszę dopiero od państwa. Nie wiedziałem o tym, że jest aż takie zagrożenie i zapylenie. Też no, nie sądziłem, że jest, że takie uciążliwości są aż takim kłopotem do tego, żeby zorganizować pracę w szkole. Ja wiem, że to na pewno przeszkadza i że na pewno jest to uciążliwe, natomiast no nie sądziłem, że to może w takim kierunku pójść, aż jak państwo tutaj przedstawiają. Jutro spotkam się z panią dyrektor i z inspektorem nadzoru, który nadzoruje te prace i możemy się umówić na piątek bądź poniedziałek. Przekażę państwu ustalenia, jakie poczyniłem i jakie działania zaradcze będą podjęte. Dobrze? Dobrze. Nam zależy, jeżeli naprawdę nie ma gdzie ich przenieść, żeby to profesjonalnie jakoś zabezpieczyć. Przecież jasne, ludzie drodzy, to da się zrobić. W dzisiejszych czasach nie wystarczy powiesić worka. Przecież można postawić jakąś ściankę na jakiś czas, odgrodzić faktycznie i niech oni sobie wtedy zostaną bezpiecznie w tej klasie, bo tam jest to do zrobienia, tylko nie wiem dlaczego to jest tak no, trudne, tak? Na ja mam takiego remontu za kilkaset tysięcy, żeby nie można było z płyty jakiejś zrobić ścianki i odgrodzić tego tak jak trzeba. No, a ja mam pytanie, ponieważ rzeczywiście państwa dzieci mają tych lekcji niewiele, czy nie ma możliwości, żeby ewentualnie nie wiem, jakoś to godzinowo podzielić, że one by zaczynały później i wchodziły do klasy, która kończy? Nie ma takiej możliwości? Nie, bo dużo dzieci chodzi na te wszystkie zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne. Aha. No i też panie, tak? No musiałyby panie nauczycielki to zorganizować, a co jest nierealne. Mówię wprost, że co jest nierealne, bo próbowałyśmy różnych sposobów. Wręcz byłam nawet w bibliotece, żeby tam jakoś dostosować i można bibliotekę zrobić czynną od 11:30, no bo słyszę no ciągle, właśnie, że nie ma sali w tej szkole. Nie ma sali na 4 godziny. Więc my możemy pomóc w tym, no tylko trzeba troszkę chęci też ze strony szkoły. No trzeba by było zrobić tą bibliotekę, nie wiem, później jakoś otwartą. W bibliotece nie jest za ciemno dla tych dzieciaków. A teraz no, wdychanie pyłu jest gorsze niż inne jakieś niedogodności, tak? Więc ja, nam zależy najbardziej na takim aspekcie zdrowotnym. Ja myślę, że mimo wszystko najlepsza byłaby sala widowiskowa i po prostu odwołanie tych wszystkich zajęć na te półtora miesiąca. Nie jesteśmy w stanie. Tak. Kontrolę sanepidu albo inspekcji pracy, bo tak samo pracują tam nauczyciele. To nie jest tak, że to są nasze dzieci, ale też warunki pracy ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Bo my nie skarżymy się na hałas, okej, wszyscy chcieli tego remontu, ta hala jest potrzebna, nikt tu nie ma wątpliwości, tak? Hałas, okej, ale to są jedyne dzieci, jedyna klasa, która została w tym końcu vis-a-vis, no to jest taka odległość. Klasy, tu są ławki dzieci, proszę sobie wyobrazić. A tędy wyjeżdża tona gruzu i to zdjęcie, które było pokazane, to jest z poniedziałku. Nie chcecie państwo wiedzieć pierwszy tydzień, co było. Nie wpadłam na to, żeby zrobić zdjęcia, bo nie sądziłam, że sprawa aż się tak potoczy. Tam było siwo.
Dobrze, czy możemy się umówić w ten sposób, że ja skontaktuję się najpóźniej w piątek, poniedziałek z panią Sołtys, tak? Pani Sołtys przekaże państwu informacje i umówimy się na spotkanie, bo myślę, że spotkajmy się w takim samym gronie, tak? Chcieli podziękować w imieniu rodziców za pomoc, za chęć pomocy, interwencję. Dobrze, dziękuję. Tak, proszę. Grzegorz Standecki, ja w trochę przyjemniejszej sprawie również chciałbym serdecznie podziękować panu wójtowi i szanownej radzie za poparcie dla naszej inicjatywy Stowarzyszenia Towarzystwo Wędkarskie Karpinek, za pozytywne rozpatrzenie tej dzierżawy i liczymy oczywiście na owocną, obustronną współpracę. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania w sprawach różnych? Tak, proszę, pan Sołtys był pierwszy. Tak, tak, też widziałem rękę, ale był pierwszy, ten pan z tyłu, czy ten Sołtys? Ja chciałbym w takiej sprawie, bo ogólnie Kowalewski Konrad Sołtys, Leszno Południe, tak? Jako mieszkańcy przy ulicy Fabrycznej 10 i 12 składaliśmy już kiedyś wniosek tutaj do Komisji Planowania Zagospodarowania Przestrzennego i Rewitalizacji o wykup dwóch działek, na których stoją nasze działki lokatorskie, tak? Jednak dostaliśmy odmowę wykupu takich działek i tutaj kieruję sprawę do radnych, ogólnie do wszystkich, tak? Żeby jakby wstawić się za wykupem, gdyż ludzie przytrzymują w tych komórkach opał na zimę, jakieś narzędzia, tak? To są dwie działki, powiem, 16 metrów na 70, tak? Dobrze, no my wspólnie z panem wójtem tutaj przeanalizujemy tą sprawę ponownie i przedyskutujemy to, tak? Czy z tego, co ja pamiętam, tam był wniosek o wykup, tak? Chyba dwóch działek, tak? Tak, jak pan mówi. To znaczy, z tego względu, że to są dwie działki, a przykładowo na jednej działce jest 10 lokatorów, którzy mają komórki, więc no innego raczej rozwiązania by nie było, żeby jedna osoba kupiła, tak? Znaczy, to są dwie działki. Jedna ma, jak dzisiaj sprawdzałem, to jedna ma dokładnie 16 na 70 metrów, a druga ma 16 na 57. Tylko że z tego, co ja pamiętam, to tutaj chyba komisja nie zajęła negatywnego stanowiska w tym sensie, że powiedziała, że negatywnie opiniuje wykup, tylko tam z tego, co pamiętam, tutaj chyba pan przewodniczący może mi skoryguje, tam chyba opinia była taka, że w porządku, ale w drodze przetargu. Tak? No zresztą tak, w drodze przetargu, no ale z drugiej strony jakby ktoś inny z zewnątrz chciał wykupić, to w taki sposób lokatorzy są wysiedleni, mogliby zostać wysiedleni z tych komórek, tak? I gdzie by mieli przetrzymywać wtedy opał? No nie wiem, przed blokiem, gdzie mamy też tak naprawdę, przed blokiem jest pas 8 metrów mamy. Znaczy, no ja nie wiem, czy w przetargu by się zgłaszali tam ludzie, żeby kupować te komórki na opał, ale ja tylko porządkuję pewne fakty i mówię jak ta sprawa wyglądała. No tak, na drodze bezprzetargowej dostaliśmy opinię, że no nie ma takiej opcji, tak? No druga opcja to jest, jak wyczytywałem, jest możliwość przetargu ograniczonego, tak? Dobrze, ja rozumiem, że te osoby zainteresowane dostały odpowiedź, tak? Tak. Taką, jak przedstawiła to komisja. To zrobimy jeszcze coś takiego, że ja jeszcze sprawdzimy możliwość, tak, ograniczenia tego kręgu zainteresowanych. Jest taka. Przepraszam,
przeanalizujemy. Dobrze, to przeanalizujemy to pod tym kątem. Natomiast tak też jeszcze porządkując tą sprawę, to no najpierw, żebym ja cokolwiek mógł z tym zrobić, musi na to wyrazić zgodę Rada Gminy. Tak? Dobrze. Dziękuję. Tak, proszę. Proszę do mikrofonu i należy się przedstawić. Bolesław Sabak, Wyględy, ulica Kasztanowa 6. Chciałbym prosić o informację w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to uruchomienie linii autobusowej między Zaborowem a ulicą Dzikiej Róży, czyli przez Feliksów Wyględy. I druga sprawa, jak realizowany jest program powietrze, zdrowe powietrze, w ramach którego składaliśmy wnioski w drugim kwartale ubiegłego roku. I żadnej informacji na ten temat, czy coś się dzieje, czy się będzie działo, czy nie. Bo linia L6 miała iść, jak się mówi, do Ronda w Zaborowie mniej więcej, a w tej chwili jedzie do Pilaszkowa. W przeciwną stronę. I bez przystanku, nie zabierając nikogo, skręca w lewo, bo coś chcieli z autobusem zrobić. Bo to wszystko w tej kwestii, wszystko jest ustalone. Też przy udziale jeszcze pana radnego Iwanka. Wszystkie kwestie techniczne, wszystkie kwestie finansowe, wszystko jest ustalone. Jest decyzja ZTM-u z propozycją, że od 27 grudnia, to jest pismo od nich, że możemy uruchamiać taką linię. Będę odpowiadał, tak? To znaczy, jeśli chodzi o program wymiany pieców, bo myślałem, że panowie mówią o programie Lepsze Powietrze, który startuje od 1 marca, ale rozumiem, chodzi o ten program marszałkowski, tak zwany. Tak, wniosek został złożony. Niestety cały czas Urząd Marszałkowski nie ocenił tego wniosku na tyle, żeby ten program mógł ruszyć. No to jest, przez nas zostało to złożone do Urzędu Marszałkowskiego. Najpierw dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego wniosek o uzupełnienie tego naszego wniosku. Zrobiliśmy to, dostaliśmy zawiadomienie, że przeszliśmy pierwszą fazę oceny tego wniosku pod względem formalnym pozytywnie. Teraz trwa druga faza merytoryczna oceny tego wniosku. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy zostanie ten wniosek uznany, zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. Mało tego, nie jestem nawet w stanie powiedzieć, czy będzie on oceniony pozytywnie, czy negatywnie. Pracownik Urzędu Gminy był w Urzędzie Marszałkowskim, właściwie w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Nie uzyskał konkretnej odpowiedzi. Wniosek jest oceniany. Także no, przykro mi, to jest w tej chwili jest już tak poza urzędem ta sprawa. Jeżeli państwo tutaj oczekują takiego oficjalnego stanowiska, choć myślę, że jak mówimy coś na sesji, to jest to oficjalne stanowisko, no to mogę jeszcze państwu przekazać jakąś informację pisemną. Natomiast nic więcej niestety na ten temat powiedzieć nie mogę. Ja nieoficjalnie się dowiedziałem, że te decyzje już są podjęte, są zaaprobowane wnioski i że ruszają z tą wymianą w drugim kwartale na początku tego roku. To dobrze. No to dobrze. Jeżeli tak, to w porządku. Ja nie mam żadnej oficjalnej informacji. Tak? A no niestety to jest urząd. No tutaj bez oficjalnych informacji, oficjalnego stanowiska nie mogę nic robić. Natomiast no, pan ma lepsze informacje niż mój pracownik. Okay. Ale nieoficjalnie. Dobrze. Natomiast jeśli chodzi o autobus od ulicy Dzikiej Róży, tak, do ulicy, do Zaborowa, do Ronda Zaborowa, w Zaborowie, to znaczy tak, ZTM się zgadza. Tak, ZTM się zgadza i ze strony ZTM-u rzeczywiście jest taka wola, że ten autobus może jechać, tak, od Wyględ, tak, do Zaborowa.
No ale niestety wola ZTM-u, tak, czyli przewoźnika, to w tej sprawie nie wszystko, tak? Żeby ten autobus ruszył, to musi być spełnionych kilka spraw. Po pierwsze, muszą być zabezpieczone pieniądze w budżecie gminy. Takich pieniędzy póki co jeszcze nie ma. Z informacji, które mam, to miałoby być 70 tysięcy złotych rocznie. Na pewno są to pieniądze, które by gmina udźwignęła. To jest jedna rzecz. Druga sprawa i chyba najważniejsza tutaj w tym momencie to jest to, że żeby ten autobus jeździł, ten autobus musi posiadać przystanki. No. Podwójnie. Ale czy ja mogę mówić nadal, pani Olu? Nie, na Feliksowie nie ma. Jeśli chodzi o Wyględy, to jest domów 100, jeśli chodzi o Feliksów, to jest domów kilkanaście. To znaczy, proszę państwa... Szanowni państwo, nie, szanowni... Nie, to jest tylko jedna rzecz. Druga szanowni rzecz, państwo... Są przystanki. W Wyględach jest przystanek i z Feliksowa do tego przystanku jest bardzo blisko. Nawet bliżej niż... Pani radna, na razie... Pani radna Malarowska, poproszę o spokój. Nikt nie namawia kogoś do maszerowania na Dzikiej Róży z Feliksowa, tylko do Wygląd, gdzie są przystanki gotowe, a teraz nie można... Szanowni państwo, ale tutaj pan wójt chciał jeszcze wyjaśnić. No dobra. Żeby był ten autobus, to wtedy autobus ruszy, a w międzyczasie my wszyscy pójdziemy za panią radną i jeszcze będzie przystanek dla pani. Co pani sądzi? Ale my już z panem wójtem byliśmy, niech pan wójt powie w UZM i ten przystanek jest... Ale pan wójt będzie kontynuował swoją wypowiedź. Szanowni państwo... Ale ja też jeżdżę samochodem, mnie też nie potrzeba. Ale szanowni państwo, poproszę o spokój i tutaj poproszę pana wójta, żeby kontynuował swoją wypowiedź, bo została przerwana, tak? Nie doszliśmy do końca wypowiedzi. Nie, pan wójt jeszcze nie skończył swojej wypowiedzi. Więc proszę, żeby nie przerywać żadnej stronie wypowiedzi, tak? I wysłuchać. Dobrze, to znaczy, proszę państwa, ja rozumiem, że państwo mieszkają w Wyględach i jesteście zainteresowani tym, żeby autobus zatrzymywał się w Wyględach. No ale ja nie jestem wójtem Wygląd, tylko wójtem gminy Leszno. No i jeżeli tą linię otworzymy, to ta linia musi mieć przystanki tam, gdzie są one potrzebne, a w Feliksowie ten przystanek również jest potrzebny. Ja nie otworzę linii autobusowej, która będzie przejeżdżała przez Feliksów z jednym przystankiem w Wyględach, bo uważam, że tak być nie powinno, bo wszyscy mieszkańcy są równi. I dlatego z panią radną Malarowską odbyliśmy wizytę w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, w którym pan dyrektor powiedział nam tak, że zgadza się na to, żeby powstały dwa chyba nowe przystanki z jednej i z drugiej strony ulicy Kujawskiego w Feliksowie, pod warunkiem, że gmina zrobi projekt tego przystanku i zrobi tam organizację ruchu. To kosztuje z naszych wstępnych jakichś analiz około 15 tysięcy złotych, więc do tych 70 musimy doliczyć jeszcze 15 tysięcy złotych. Ale pan dyrektor zadeklarował, że jak gmina zrobi taki projekt, to wtedy Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona sam we własnym zakresie i za własne pieniądze takie przystanki.
Ja się już zwróciłem w tej sprawie do pana dyrektora, żeby to oficjalnie takie porozumienie w tej sprawie powstało. Czekam na odpowiedź, myślę, że ona będzie niebawem i wtedy będziemy z tą sprawą ruszać. No, przykro mi, ale no, nie będzie to autobus Wyględy Zaborów, ale będzie to autobus Wyględy Feliksów Zaborów. Dobrze, dziękujemy. Poprosimy, żeby pani swoją wypowiedź kierowała przez mikrofon, bo transmisja jest na żywo i musi być rejestrowana każda wypowiedź. To są warunki formalne obrad sesji. Rozumiem. No nie było mowy wcześniej o tym, a skoro się pojawił ten problem, no to oczywiście zgadzam się, że powinien być w ogóle jeszcze częściej. Jeszcze ten. Ja jestem za tym, żeby wszystkim dogodzić, ale chodziło o to, że największe zagęszczenie jest właśnie w tych Wyględach nieszczęsnych, pod każdym względem nieszczęsnych. Więc największe, bo to, że jedziemy drogą i widzimy tylko tam te kilka domów, to jest nic. Tam są już osiedla, ogromne osiedla, tylko w bok, każda ulica w bok, to już się robią osiedla. Tam jest duże zagęszczenie. Ja jeżdżę autobusem L6, tam z, jak ona tam, Babickiej tej strony, prawda? Kosmoska się chyba nazywa. I znam i wiem, jak młodzież w różnym wieku, i studenci, i taka młodzież licealna, gimnazjalna, bo oni tam potem do tych potwar jeżdżą, jak matki z dziećmi, z wózkami. No ostatnio nawet był taki incydent, że no ale ten pan kierowca, on tam też nie ma miejsca, żeby się zatrzymać. Więc on wyrzuca wszystkich te 700 metrów, czy ileś tam wcześniej, tam gdzie ma ten końcowy przystanek Babicki, a potem jedzie na pusto do kapliczki i od czasu do czasu, jak ktoś mu się spodoba, to powie, dobrze, to ja panią tam wysadzę. Prawda? No i to jest żałosne w dzisiejszych czasach. A w tej chwili jedzie do kapliczki, teraz za kapliczkę do, jak się nazywa tam zamieszkałeś? Pilaszków. Jak? Pilaszków. Pilaszków, do Pilaszkowa. Do Ronda. Na pusto, na pusto. Po prostu przed pustym. I stamtąd sobie wraca też na pusto i jedzie do tego przystanku na tym Bożnicinie Kosmosku. A wiecie państwo, dlaczego jeździ do tego Pilaszkowa? Nie. No nie, właśnie. Nie ma miejsca na pusty. My wszystko widzimy w tej stronie. No. Tak, tak. I żeby się wszędzie podostawać i ładnie to wszystko załatwić, ale w ogóle nie przypuszczaliśmy, że będzie potrzebny, znaczy nikt się nie zgłaszał tam, że będzie w tym Feliksowie, ale ja jestem za tym. Przepraszam bardzo, to nieprawda, że się nikt nie zgłaszał, bo o tym, że nie ma przystanku w Feliksowie, ja zgłaszałam panu dyrektorowi Kozerze jeszcze w fazie, no jak zaczęto remontować, modernizować drogę. Usłyszałam odpowiedź, że nie w każdej miejscowości jest przystanek. Okazało się, że każdą miejscowość, pan uznał, że wszystkie domy przy Kujawskiego to jest jedna miejscowość. W związku z tym, potem jak się okazało, że tego przystanku nie ma, to mi powiedziano, że przetarg został rozstrzygnięty, zakres robót został określony i w tej chwili tego nie można zrobić. Można to będzie zrobić po odbiorze drogi. No i właśnie z panem wójtem po to byliśmy, żeby to co obiecano nam, że to będzie po odbiorze drogi, żeby to zrobiono. A wystarczyło do pana Iwanka się zgłosić. Proszę pani, koło tej drogi to ja chodziłam od roku 2010. Jeszcze pan Iwanek koło tej drogi w ogóle nie chodził. Więc proszę mi nie mówić, że... No ale nie ma przystanku. Ale nie ma przystanku, bo nie było, bo to była wina projektu, a nie moja. Ale pan Iwanek by też projektu nie zmienił i warunków przetargu by też nie zmienił, nie. Proszę pani, bo nikt takiej mocy nie miał. Nie. Ale może inna sprawa. Skoro my przez rok czasu organizowaliśmy to, jest zgoda, że to można zrobić. Teraz się pojawia, w tym momencie, wszystko było wiadomo, co chcemy, co uzgadniamy, gdzie mają być jakieś przystanki, gdzie mogą być przystanki, jak trasa ma wyglądać i wszystko to zostało uzgodnione. To nie wiem, dlaczego pani wtedy nie mówiła. My byśmy dalej tego w ogóle nie załatwiali.
o tym, że nie ma tych przystanków, to było wcześniej, pan Iwanek też o tym wiedział, że te przystanki będą, więc proszę nie mówić, że o tym nie było mówione, a droga została odebrana na jesieni tego roku, 2019 roku, tak, więc niech mi pan nie mówi, że wcześniej można było coś załatwić. W każdym razie tych przystanków tam nie ma, trzeba je zorganizować, a to potrwa odpowiednio długo, ileś też tam będzie kosztowało, ale to nie może być przeszkodą, dlatego, żebyśmy ten autobus już teraz uruchomili, że teraz jeszcze się nie będzie zatrzymywał w Feliksowie, tylko będzie się zatrzymywał w Zaborowie i w Wyględach. A jak już będzie zorganizowany ten przystanek, to od razu ten autobus będzie się tam zatrzymywał. Skoro on już jest po uzgodnieniach, zorganizowana linia i teraz my mówimy, że będziemy czekać nie wiadomo na co. Jak ZMA sobie nie doliczy dodatkowych pieniążków za zatrzymanie? Nie. Dodatkowych pieniędzy nie będzie, dlatego że od kilometra liczą, a nie od przystanków. W każdym razie uważamy, że ten autobus, skoro już jest wszystko, to niech uruchomić, żeby jeździł i w międzyczasie w trybie pilnym załatwić ten przystanek. Czy dwa przystanki, obojętnie ile. I autobus się tam zatrzyma. A teraz tylko będziemy czekali, aż później to się wszystko... Dziękuję bardzo. Poczekaj. Panie wójcie, czy jest możliwe takie rozwiązanie, że ten autobus uruchamiamy i załatwiamy te przystanki dla Feliksowa, czyli Feliksów to załatwia? I wtedy, jak już będą, to ten autobus już wtedy będzie jeszcze się tam zatrzymał. A teraz niech już jeździ. To znaczy, proszę państwa, ja wolałbym zadania robić w całości, a nie na raty. Szczególnie, że no, nie widzę tak też do końca powodu, dla którego część mieszkańców miałaby być pokrzywdzona i patrzeć na to, jak autobus przejeżdża przez ich wieś bo i się nie zatrzymuje. No dobrze. No my... Do mikrofonu. Szanowni Panie, do mikrofonu poprosimy. Ja mówię, no takie niezadowalające i nijakie, bo nie wiemy, ile jeszcze będziemy czekać, a sprawa jest, a ja już nie mam za dużo czasu, a chciałabym jeszcze pojeździć. Wydaje mi się, że sprawa jest oczywista, że uruchomienie tego autobusu natychmiast, bo on jest potrzebny i zatrzymuje się w Wyględach i z Feliksowa do Wygląd też można przejść i my w Wyględach będziemy i tak dalej chodzili do tego przystanku, który teraz jest, a równolegle załatwiać ten przystanek, który ma być. W Feliksowie będzie załatwiony, a jak długo się załatwia u nas sprawy, to wiemy. A jak tylko będzie, to autobus w następnym dniu już się będzie zatrzymywał. No, ja natomiast wolałbym nie dzielić mieszkańców naszej gminy. Szanowna pani, proszę do mikrofonu. To znaczy... Od ulicy Kujawskiego, tam się ludzie budują i dużo ludzi mieszka. I pani nie mówi... Ale do tego przystanku już jest blisko tam, gdzie jest już zaprojektowane. Możemy zmierzyć. Na Feliksowie ludzi nie ma. Pani idzie zobaczyć. Ale ja też będę musiał do swojego przystanku. Ja też. W Wyględach jest ponad 100 domów, a Feliksowie jest kilkanaście. To znaczy, no nie możemy tak chyba mówić, ile jest osób zainteresowanych na Feliksowie. No nie wiemy tego jeszcze. No jakbyśmy mieli liczyć, no to by państwa trójka plus pan radny Iwanek. No to są cztery osoby. No ale tak chyba nie... Chyba to, przepraszam. No. Panie wójcie, czy takie rozwiązanie jest do przyjęcia? Bo ja nie widzę żadnych jakichś przeciwwskazań. Że uruchamiamy ten autobus w końcu, na który czekamy rok. Bo on już miał kursować od drugiego kwartału ubiegłego roku. Przecież pamięta pan, byliśmy tak? W ZTM-ie, byliśmy w grudniu 2018 roku.
to ja Państwu powiedziałem, że on ma, będzie kursował od drugiego kwartału? Nie, myśmy wtedy organizowali to, czyli ustalaliśmy co, gdzie, bo... No ja rozumiem, no może ktoś Państwu powiedział, że on będzie kursował od drugiego kwartału, ale nie ja, no nie wiem kto, no. Ja wiem, że Państwo za tym chodzili. Ja to rozumiem i ja to doceniam, tak? Natomiast uważam, że w momencie, kiedy to ten autobus ruszy, powinien obsługiwać wszystkich mieszkańców na tej trasie. Takie jest moje zdanie. I no tutaj więcej tak jakby no nie mam nic do powiedzenia. Ale gdyby było takie stanowisko, że to musi być ten przystanek w Feliksowie, żeby ten autobus mógł jeździć, można było nas powiadomić. My byśmy zrezygnowali wtedy z tego autobusu albo całkiem inne rozwiązanie. To no z czego by Państwo zrezygnowali? Z organizowania tej linii w ten sposób. Czyli najprawdopodobniej byśmy nie zorganizowali nic. Bo myśmy rozpoczynali od całkiem innej koncepcji. Koncepcja była taka, żeby skomunikować gminę Zaborów z Płochocimiem, co otwiera gminę na świat. Bo mamy tam parking P plus R, gdzie mieszkańcy Leszna mogą samochód zostawić na P plus R i dojechać do Płochocimia. Wtedy z Płochocimia pociąg jedzie 27 minut, Warszawa, Śródmieście. Nikt samochodem w tym czasie nie dojedzie. Ja codziennie tam właśnie w ten sposób jeżdżę. Dojeżdżam samochodem do Płochocimia i z Płochocimia autobus. Ale przecież linia L6 nie dowiezie pana do Płochocina. A ty to, szanowna pani. No ja właśnie. Jedzie, linia L6, mogę wszystkie przystanki L6 no więc, zmienić. No ale mówi pan w tej chwili o Płochocinie, więc ja panu mówię, że linia L6 pana do Płochocina nie zawiezie, a po to, żeby linia, to co państwo, mówiliście państwo, że chcieliście państwo zorganizować, to nie jest tak, bo to tylko są państwa plany, a na to musi wyrazić zgodę i gmina Ożarów, i gmina Leszno, no i MZA. Natomiast gmina Ożarów póki co takiej zgody nie wyraziła, ponieważ trwa tam remont linii kolejowych i oni nie mają żadnego interesu w tym, żeby dla naszych mieszkańców uruchamiać linię zastępczą. Pan burmistrz powiedział, że możemy do tego wrócić, ale po remoncie. Po remoncie czego? Kolei. Linii kolejowej. Kolei. Który będzie tutaj na tym odcinku za 2 lata albo nie wiadomo kiedy. No ale w tej chwili gmina Ożarów nie wyraziła na to zgody. Nie, jest inne rozwiązanie. Ten autobus wcale nie musi jechać przez linię kolejową, przez tory, tylko przed torami skręca w lewo, tak jak autobusy żółte, które jeżdżą z Ożarowa. Ale my się nie zrozumieliśmy. To nie chodziło o to, że ten autobus tam nie może jechać, tylko chodziło o to, że jak dojdzie do remontu tej linii, to pan burmistrz będzie wszystkim mieszkańcom korzystającym z pociągu musiał zapewnić linię zastępczą. W związku z tym nie ma interesu w tym, żeby tą linię zastępczą organizować dla mieszkańców Leszna póki co. Nie kwestionuję państwa pomysłu, tak, i oczekiwań, że tego, żeby tam być może ta linia jest bardzo potrzebna, tak? Chociaż no, to zainteresowanie może nie jest aż tak duże, jak państwo to przedstawiają, ale dobrze, no, jest to skomunikowanie no, końcówki naszej gminy z Zaborowym. Ja tego nie kwestionuję, tak, że ten pomysł jest całkowicie niezasadny, że to jest pomyłka. Ja tak nie mówię, natomiast wydaje mi się, że powinniśmy do finału dojść w inny sposób. Czyli krótko mówiąc, decyzja jest, że nie uruchamiamy tej linii. Nie, decyzja jest, nie jest taka, że nie uruchamiamy. Zresztą to nie jest tylko moja decyzja, bo tak jak Państwu powiedziałem, jeszcze Rada musi zaakceptować ten wydatek, który będzie przeznaczony na tą linię, jak również na projekt przystanków. To jest jedna rzecz, więc to nie jest moja jednoosobowa decyzja. I nie mówię, że nie uruchamiamy, tylko mówię, że nie uruchamiamy autobusu, który będzie się zatrzymywał tylko i wyłącznie w Wyględach, jadąc do Zaborowa. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są pytania w sprawach różnych? Tak, proszę. Ja jestem sołtysem Wilkowej Wsi. Ja bardzo dziękuję za tą ustawę w sprawie tej drogi, że została podjęta. Także w imieniu mieszkańców dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania w sprawach różnych? Tak, proszę.
Andrzej Adamowicz, sołtys. Dzień dobry. Gminie Leszno. Może być. Panie sołtysie, jak się pan przeprowadzi, zapraszamy. Nasłuchałem się i tego, przejęzyczenie, przepraszam. Skończyły się poważne sprawy dotyczące również mojej wsi. W związku z powyższym teraz mam coś przyjemnego dla gminy Leszno. I stąd właśnie to wynikło. 7 marca koło gospodyń wiejskich Wyględne Dziewczyny Plus, które powstało w Wyględach, jest takie interdyscyplinarne, ponieważ tam należą panie nie tylko z Wygląd, ale również i z innych wsi naszej gminy, organizuje mołdawsko-polski piknik. Tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznie, czyli tam nad Strażą Pożarną. Zapraszamy na to bardzo serdecznie. To jest związane po części z Dniem Kobiet, bo to będzie w sobotę 7 marca w godzinach 16-19. Będzie tam degustacja potraw mołdawskich, przygotowana tam na miejscu. Te potrawy będą. Będą też potrawy polskie przygotowane przez panie nasze. Będzie też degustacja win mołdawskich. Będzie też degustacja nalewek przygotowanych przez naszych mieszkańców. To będzie konkurs. Nie, po kolei to. Będzie konkurs tych nalewek. Ogłosimy też tam konkurs na logo na tego koła gospodyń wiejskich. Będzie też część artystyczna. Będzie zespół pieśni tańca regionalny Tęcza z Radzikowa występował. Ale słuchajcie, przepraszam bardzo. I będzie też występował taki mini koncert dla zespół jednej z naszych mieszkanek, która ma taki właśnie zespół rodzinny, który występuje na różnych imprezach. Także sądzę, że będzie to ciekawe. Jedyna rzecz, jaka na mnie wyszła póki co, to możliwość ewentualnej sprzedaży win mołdawskich. Będziemy jeszcze pracować. Czy się uda, nie wiem. No, będziemy robić wszystko, żeby się udało. Dziękuję. Jeszcze tylko zapomniał pan powiedzieć o której godzinie, bo datę pan... O 16, tak? A to przepraszam, nie usłyszałem. Jakoś przepłynęło to. 16-19. Na tych winach się zawiesiłem. Tak. Szanowni państwo, czy są jeszcze pytania w sprawach różnych? Nie widzę. W takim razie zamykam 22 sesję 26 lutego 2020 roku. Dziękuję za udział w sesji państwu radnym i gościom. Dziękuję.